Ej, Abera, a co to jest za zeszyt? Z tym zeszytem już nigdy nie dostaniesz pały z matematyki, bo nie dość, że na tylnej okładce jest mój pokój, w którym nagrywam, to na każdej stronie jest logo Abra Team. No chyba każdy chciałby to mieć. Wejdź na www.abra.ety i już teraz zamów swój zeszyt. Pierwszy link w opisie. Widzowie, widzimy się następnego dnia, bo wrzucam filmy codziennie. I jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że wzięliśmy i ulepszyliśmy trochę Edgara i testowałem rzeczy z TikToka. Milion razy pewnie wyświetlał wam się short czy właśnie TikTok, jak ktoś kampi totalnie chamsko w krzakach. I nagle oczywiście przy pomocy super ataku skok rozwala każdego. Jest to niby dubowskie, ale czemu nie? Dlatego, jeżeli wam się to tak spodobało, to dzisiaj zrobimy coś jeszcze bardziej chamskiego. Mamy tutaj wybranego kita, ja na kicie mam 500 pucharków i tak. Wiadomo, nie obiecuję, że zawsze mi się uda, ale będę próbował atakować ludzi tylko ultem przez jakieś ściany albo właśnie w krzakach. Niekoniecznie będę chciał się z nimi bić na blisko, tylko będę chciał ich zaskakiwać, bo to musi być oj wkurzające. Nie dodałem tego na początku, ale słuchajcie, ja bym najbardziej chciał tych ludzi dojeżdżać moim ultem w taki sposób, że już nie tylko skoczę na nich i potem zacznę ich klepać, ale żeby mój ult był tak silny, że przykładowo zabiera 5 koła HP naraz i gość ginie od razu, jak na niego wskoczę. To będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dostaniemy, słuchajcie, naprawdę sporo kostek, więc tak, idziemy po jak najwięcej kostek. Myślę, że potrzebować będziemy, słuchajcie, ich tak minimum z... No myślę, że z 6, słuchajcie, mogłoby sprawić, że już będzie nie najgorzej, no nie? Zaraz, słuchajcie, to sprawdzimy. Dobra, tak czy inaczej, dawaj mi tą kostkę. Tu był już Edgar, widziałem go, widziałem. On mnie, słuchajcie, tutaj trochę goni. Dobra, dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dobra, nice, mamy go. Okej, tutaj co prawda to nie był największy troll na świecie, no bo on wiedział, że ja tutaj, słuchajcie, jestem, ale tu jest Kruczek i na przykład Kruczek o mnie nic nie wie. Tutaj, słuchajcie, ten Miko też o mnie nic nie wie. Dobra, tu, słuchajcie, Skolo, dobra, uciekam, uciekam. O kurde, dobra, mamy tego typa i teraz go przeatakujmy, słuchajcie. Przeatakujmy tego kolesia, dobra, nice. Nice, ale ich zaoraliśmy. I teraz, słuchajcie, mamy tyle siły, że będziemy w stanie właśnie, słuchajcie, ich potrolować. Dawaj, czy ten koleś tu jest? Jest, okej. Ale dajcie mi sytuację, w której mogę wskoczyć, o, na takiego kruka. On totalnie nic nie wie, nic, patrzcie. Pau, no prawie na jednego ciosa go mieliśmy teraz, słuchajcie. Praktycznie na jeden cios, ale jaja. I teraz bym tego Miko, słuchajcie, też spróbował właśnie na jeden cios. Okej, nie wiem, gdzie on jest tylko. Ty, uciekł przede mną, ale słuchajcie, kit, słuchajcie, się czuję tu świetnie. Ja nie wiem, czy nie wypadałoby kupić gadżetu, słuchajcie, który nas przyspiesza po prostu w tych krzakach, bo to jest potężne, słuchajcie, patrzę, mamy 9 kostek, dobra, on nic nie wie. I pow! Nice, ej, to musi być tak wkurzające. Naprawdę, nie życzę sobie takiego przeciwnika, który tak robi, no ale wiecie, mamy bekę z tego i to jest najważniejsze, żeby mieć po prostu fan. Mamy 15 tysięcy życia, no, z tą tarczą, nie możemy tego przegrać. Mam jeszcze, słuchajcie, tutaj gadżet. Tylko nie wiem, gdzie jest koleś. Totalnie, słuchajcie, nie wiem, gdzie jest teraz ten koleś. A nie gramy z botami, widzieliście to na samym początku, więc no, wariacie, gdzie ty jesteś? Ej, nie wiem, co on odwala, słuchajcie, to był ten Miko, prawda? Tak mi się, słuchajcie, wydaje, że to był Miko, a nagle, słuchajcie, go tutaj... Ej, ty, jeżeli my krążymy za nim, a on krąży za nami... To co tu się dzieje, słuchajcie, ja sprawdziłem każdy obszar, dobra, idę, krążę w drugą stronę teraz. Dobra, jest! Dawaj go! Dawaj tego Miko, dawaj. On będzie oczywiście orał, on będzie wiadomo, że orał. Dobra, dawaj go! Aj! Dobra, robię sobie, słuchajcie, ten gadżet. On nie wie, że tu jestem, słuchajcie, teraz. No ty, gdzie on jest? Dobra, jest tutaj, jest! Dobra, pał! Dawaj go! Dobra, pow! A wy, widzowie, pamiętajcie, żeby wbijać na www.abra.ety po takie fajne, cieplutkie bluzy, bo wszystko na sklepie wysyłamy już w 24 godziny. Do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis. Mamy autorski foliopak, czyli wiecie, tą torbę foliową, w której przychodzi wam paczucha i nawet są darmowe naklejki takie jak tu, więc wpadaj! Pierwszy link w opisie. Nice! Dobra, dużo expa, słuchajcie, dużo expa, więc jest fajnie. Dodatkowo mamy Stardropik i Stardropik oceni, czy, słuchajcie, będziemy następnie tą gierkę mieli wygraną. Jeżeli tu będzie epicki, to na 100% wygrywamy. Jeżeli, minimum epicki, jeżeli będzie tej rzadki, to przegrywamy, a jeżeli będzie bardzo rzadki, to wszystko jest w naszych rękach. Okej, to jest znak, że przegrywamy następną gierkę, więc musimy się przeciwstawić. O! Co? Nice. Nie narzekam. Dobra, ten meczyk był naprawdę fajny. Ja się tak jaram tą grą, że kurde. Ej, super, że to nagrywam. Naprawdę jest fajnie. Ej, ale dalej bądźmy, słuchajcie, takimi hamami, którzy właśnie przeszkadzają innym w grze. Znaczy przeszkadzają, no kurde. Ej, kit jest jakby stworzony do tego, żeby atakować z ukrycia, więc jakby, no sorry, no. Nie będę, słuchajcie, specjalnie udawał, że bardzo mnie to boli. Jakby, no, po prostu jest to bekowe i tyle. Tak czy inaczej, słuchajcie, chciałem tam tego Spike'a podejść, no niestety się nie udało.
zabieramy sobie, słuchajcie, kosteczkę i dawajcie, przeatakujemy, o ile tu nie ma tego spajka. Mam nadzieję, że go, słuchajcie, tutaj nie ma. Dobra, wiem, że jest, ale ja i tak robię sobie tą kostkę. Dobra, okej, okay. On gdzieś tutaj, słuchajcie, czuwa. Dobra, poszedł sobie chłop, no to dawajcie, mając pięć kostek, będzie spoko. A ja, słuchajcie, właśnie chcę na niego wskoczyć. Właśnie, słuchajcie, chcę na niego wskoczyć. Dobra, dobra, on nie wie, że ja tu jestem, ale pow! Nice, nice, nice. Dokładnie o tym mówiłem z TikToka. To jest dokładnie ten case. Słuchajcie, dobra, ten Edgar nie wie. Aha, chyba już wie. Dobra, dawaj, wskakujemy na niego. Let's go, let's go, let's go, pow, pow, pow. Okej, 7 kostek, słuchajcie. To jest dobrze, jest naprawdę zdrowo. Tutaj, słuchajcie, jest Larry. No to wiadomo, że nie chcemy się z nim, słuchajcie, klepać teraz. Uciekamy, 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 nie ma to sensu, słuchajcie. Bo tutaj też dużo się tutaj, słuchajcie, dzieje. O kurde, tej! Zostaw mnie! O, tu już nie fajnie, tu już nie fajnie się zaczęło robić, słuchajcie. Zwłaszcza, że tu jest bardzo dużo ludzików, no nie? Dobra, tutaj wiem, że jest ta Rosa. Czy ona jeszcze tutaj, słuchajcie, siedzi? Dobra, ucieka. No właśnie, wiedziałem, że ona tutaj może być. Wiedziałem, słuchajcie. Dobra, okej, okay, robi się, słuchajcie, na niewidzialność. Teraz byśmy się trochę zregenerowali i słuchajcie, podchodzimy tego Larego. Dobra, dawaj go, dawaj go. Nice, nice, mamy go. To już jest wielkie starcie, więc teraz, słuchajcie, przyładujmy sobie tarczę. I dawajcie jakimś ulcikiem, może spróbujemy tego typa zaatakować, co? Kurde, chciałbym go przeatakować ultem właśnie. Ale najpierw, ja mam w ogóle bardzo dobry pomysł. Ja nawet się odsłonię, ja nawet wyjdę. Dobra, tu jest, dobra, dobra. I właśnie teraz, czekajcie, to jest bardzo głupie co robię, to jest bardzo głupie co robię. Dobra, dobra. Dobra i teraz ultem. Nie, nie ma jej, kurde, a i to przez to przegram. Przez to mogę przegrać! Nie, proszę! Ej, chciałem wyjść i przeskoczyć przez ścianę do niej! A i tak, mimo że jestem głupi, to i tak wygrywamy! 530 pucharków! To już na pewno jest mój top 1 brawler. Tak, zdecydowanie to jest mój top 1 brawler, więc super. Weźmy sobie, słuchajcie, inną skóreczkę. Może weźmiemy sobie boksera. O, ja go lubię akurat, ja go bardzo lubię. I mamy, słuchajcie, tutaj kolejny star dropik, więc no... Słuchajcie, teraz mieliśmy przegrać gierkę, a wygraliśmy. Więc teraz zmieniamy wróżbę. Jeżeli będzie rzadki, to wygrywamy. Jeżeli bardzo rzadki, no to wszystko w naszych rękach. A jeżeli więcej niż bardzo rzadki, to przegrywamy gierkę. Więc let's go. Okej, okay, mamy wina. Mamy wina. Let's go. Podwajacze, fajnie. No wiecie, więcej star dropów, co nie? No i dobra, sprawdzamy, słuchajcie, po raz kolejny. No póki co jest spoko, ale to jest oczywiste, że zaraz na pewno coś przegramy. Jakby... No wiadomo, no w końcu muszę przegrać, no nie? Oczywiście bardzo bym nie chciał, ale wiadomo. Dobra, tak czy inaczej, dawaj, dawaj, dawaj do tej szybka kosteczka, szybka kostka, dobra, jest kostka i spadamy, spadamy jak najszybciej, słuchajcie, tutaj na środeczek, albo nie, tutaj nikt nie zabrał tej kostki, to dawaj ją na totalnej szybkości. Dobra, 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 jest kostka, okej, okay. I tutaj dawaj szybko, 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 dobra, widziałem typa, widziałem go, ale dawaj, szybko jeszcze kostkę, jeszcze nam się udają zgarnąć, dobra, jest, to dawaj jeszcze tą, byśmy szybko w miarę zgarnęli, dobra, mając 4 już jestem w miarę safe, słuchajcie, jestem w miarę safe. Tutaj wjeżdża ten kolo, oni się, słuchajcie, ze sobą klepią. Więc ja bym podjechał tego gościa tutaj. Dobra, dawaj go. Oj, 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 dawaj ultem. Uda się, rozwalimy go. Ale to nie będzie takie S. No, mogło być bardziej S, a nie było aż tak bardzo. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja się zregeneruję i dociskamy go, słuchajcie. Dociskamy go na pewno. Dobra, dawaj kostkę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. A, wiedziałem. Dobra, i teraz z ultem. I robię cię, bajo jajo. Dobra, fajnie, fajnie, ale ja dalej chcę, słuchajcie, kogoś potrolować, że on będzie chodził tutaj o, takiego typka! Patrzcie, nice! Totalnie nie mógł tego przewidzieć, to jest dokładnie to, co chciałem dzisiaj robić. I jeden do jednego to jest to. Dobra, teraz uwaga, na niewidzialności tutaj wejdę, bo gość widział, że ja tu gdzieś krążę, więc nie chcę, żeby on wiedział o mnie, a widziałem, że ktoś tutaj wchodził. O, dobra, nice. No, dobra, niedobrze, dawaj, doskoczymy. I siemano ci mówię, no tyle w temacie. 11 kostek, słuchajcie, dobra, dawaj go. Ej, albo ja jestem super dobry, a nie jestem, albo jednak ten kit naprawdę oddaje. Fajnie, expik i 5-4-3 pucharki. Zaraz w ogóle będzie, słuchajcie, 8 klocków tutaj, patrzcie. No, a za to będzie prawie 1000 kredytów. Wtedy będziemy mieli ponad 1100, no. Takie odblokowywanie miałoby wtedy sens, bo można by wtedy kupić na przykład tą ofertę. Co prawda ona znika zaraz, ale rozumiecie, no nie? Że zaraz się pojawi kolejna. No to jedziemy dalej, słuchajcie, lecimy. Mamy, oj, ciężko. 4 Edgarów, słuchajcie, i w ogóle złego respa mamy. Oj, to może być ciężkie akurat, to może być naprawdę ciężkie. Ale słuchajcie, szybciutko kostki, słuchajcie, najszybciej kostki jak się tylko da. Dawaj, dobra, okej, będą 2 kostki. Mając 2 kostki już nie będę, słuchajcie, taki. Nie będzie tak źle, dobra, słuchajcie. Robi się na niewidzialność i podszedłbym tutaj, słuchajcie. Oni się klepią, więc ja bym bardzo chętnie, słuchajcie, trochę im poprzeszkadzał, dawaj go. No, znowu się ucieka. Ej, z takim Edgarem już nie wiem, czy wygramy, tak totalnie szczerze. Słuchajcie, tak totalnie szczerze. Tutaj, słuchajcie, mogą być tarapaty. No, i to niemałe, słuchajcie. Niemałe, dobra, rozwalam go. Okej,
teraz tą Amber, słuchajcie. O Jezu, jeżeli ja wygram z tą Amber, to naprawdę... No, Kit dowozi. Kit, słuchajcie, mocno dowozi. Tu wiem, że jest koleś. Wiem. Dobra, dawaj go ultem. Okej. Okay. Mamy 9 kostek, no to już jestem safe. Już, znaczy, nawet jeżeli przegram, to już jestem zadowolony jakby, no nie? Dawaj tą 10 jeszcze sobie weźmiemy. To w ogóle tego życia będzie tak dużo, że wow. Dobra, dawaj. O kurde, my zabieramy. Ej, to jest ten moment, kiedy właśnie ja ultem mógłbym rozwalić typa bez problemu. To jest wielkie starcie, więc ja wchodzę szybko, słuchajcie, w krzaki. I nawet jeżeli przegram, to spróbuję strollować tego kolesia. Spróbuję wyjść i wskoczyć na niego ultem. Tylko musimy go, słuchajcie, znaleźć najpierw. Obawiam się, że on też może mieć dużo siły. Więc jeżeli przegram, to mówię, jakby uprzedzam. Okej, mamy go. Patrzcie, to jest to! To jest to! 5 koła życia naraz! Nie no! Nice! Ale TikTok wjechał. Ej, przyznajcie, że to musi dawać fan, jak ktoś tak troluje, co? Jak ja oglądałem właśnie takie TikToki, to miałem straszną bekę i wydaje mi się, że to też całkiem wygląda ten odcinek bekowo. Fajnie by było, słuchajcie, z Wojanem coś takiego zrobić. Szkoda, że nie da się na przykład dwóch kitów na raz wybrać, bo to w ogóle byłoby mega zabawne. No ale ja sobie na przykład wezmę takiego kita, a Wojan by sobie wziął kogoś innego i też myślę, żeby było całkiem śmiesznie. Dobra, tutaj widzę, że wjeżdża gość. Nie, chcę się z nim klepać, ja w ogóle sobie stąd idę. I dawaj szybkie kostki teraz. Muszą być szybciutkie kostki. Okej, jest szybciutka kostka. Okej, wiem, że to był El Primo. Wiem, że to jest jeszcze jeden dziad, więc trzeba na nich, słuchajcie, uważać. Myślę, że dość mocno. No tutaj, słuchajcie, jest taki kolo właśnie, którego bym mógł strollować w ten sposób, co chciałem, ale on jest za daleko. Nie doskoczę do niego, słuchajcie, nie doskoczę. Musimy szukać kolejnej, słuchajcie, nazwijmy to ofiary? Można tak powiedzieć? Niech będzie. A tu nikogo nie ma, słuchajcie. Zostało 3 typów ze mną. Jeden był tam. Więc wiecie, będzie się biło 2. Ja bym wtedy skorzystał. Dobra, oni się tam klepią cały czas, czy mi się tylko wydaje? Wiecie co, na niewidzialności mogę podjechać. Okej, klepią się, patrzcie. Dobra, pał. Okej, jednego mamy. I teraz dawaj go. Dawaj teraz tego kolesia. Dawaj go. Dobra, pał. Okej. No dobra, lećmy. Zobaczymy. No bardzo bym chciał, słuchajcie, jeszcze złapać taką akcję, gdzie naprawdę kogoś mocno pstroluję, przeskakując przez ścianę, czy chowając się w krzakach i przeskakując przez ścianę. Mamy znowu bardzo zły resp, no nie? I on sporo zmienia w wypadku kita, powiedziałbym. Powiecie, że właśnie nie tak dużo, bo on szybko się porusza, ale mimo wszystko są postacie, które bez kostek sobie radzą bardzo dobrze. A kit myślę, że taki nie jest. Myślę, że w kicie trzeba mieć, słuchajcie, kostki. Serio, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja bym tak powiedział. No może się ktoś nie zgodzić, ale ja bym tak powiedział. Dobra, doskakujemy. On ma 5 kostek, słuchajcie, ten koleś. Dawaj go. Nice. Tu podchodzi kolejny, więc ja sobie na razie się troszeczkę, słuchajcie, bym zrespił. Tak chociaż tyćkę. Dobra, tutaj to jest spajki. To jest bardzo dużo w ogóle ludzi, więc też nie chciałbym, słuchajcie, tak zginąć. Wolałbym chwilę chociaż poczekać. Jakąś tarczę sobie na przykład narobić. Okej. Dobra. Jest koleś. Dobra, dawaj tego Leona. On ma 0. On musi paść. Dobra. Jest. Mamy, słuchajcie, 8 kostek. To jest adekwatna ilość, żeby właśnie kogoś strollować, tak jak mówiłem. Na przykład te... Co robi ten koleś? Dobra, słuchajcie, podejdźmy tutaj. Zaraz jakiegoś spajkiego byśmy tutaj znaleźli. On gdzieś tutaj, słuchajcie, krążył. Nie widzę go teraz. Kurde, uciekł nam. Ale dobra, to jest kostka, słuchajcie, to jest kostka. To właśnie jeszcze jedna by się mogła przydać. Dobra, to już jest wielkie starcie. Czyli ten Edgar versus Kit. Okej. Wchodzimy do środka. Mam jeszcze w razie co, wiecie, te kartony z niewidzialnością, więc też fajnie. Ale gdzie on teraz, słuchajcie, będzie? Ej, on się zachowuje jak jakiś mod, jakby ja nie wiem. No ale kurde, z drugiej strony przed chwilą rozwalił Spike'a, ma power cube. Nie kumam. No dobra, dawaj. No musimy kogoś jeszcze tak potrolować. Co tu się dzieje? Co? 7 Edgarów? Czy na tych pucharkach naprawdę gra się tylko Edgarem? Jakby tylko i wyłącznie? Nikim więcej? Okej. No to może ja też powinienem. Ciężkie pytanie, słuchajcie, ale ja widzę, co tu się dzieje. Naprawdę tutaj... O, ja nie mogę. Ej, dobra, przesada. Przesada, słuchajcie. Dobra, doskoczymy go. Spróbujemy go teraz, słuchajcie, rozwalić. Czekaj, ja go chyba rozwaliłem, ale... Ale kolega też był tutaj. To jest Edgar versus Edgar tylko. Minus 2 pucharki. Dobra, pał. Tu przynajmniej mamy takiego respa, że jest skrzyneczka, więc dawaj szybko, dawaj. One co prawda teraz mają też dużo więcej HP w ogóle, te skrzynie, więc jakby o tym też warto pamiętać. Dobra, oddawaj mi to. Mam mało życia, wiem. Ale on też ma mało. Więc nie ma co, słuchajcie, się z nimi tutaj tłuc. Ewidentnie, słuchajcie, robimy kostki i dopiero wtedy możemy się bawić, nie? Nie ma innej opcji, bo no na tych wysokich, słuchajcie, pucharkach też dużo się pucharków traci, tak mi się wydaje. Jak się przegrywa, a ja bardzo bym nie chciał tracić tych pucharków, co nie? O, idealny case, słuchajcie, żebym tutaj podszedł do tego typa. Dobra, okej, skaczę na niego, słuchajcie. I teraz, czy to się w ogóle, słuchajcie, uda? Czy to w ogóle, słuchajcie... Nice. To było dobre.
To było bardzo dobre moim zdaniem. Okej, dawaj tu tarczę, dawaj tu tarczę. Tutaj słuchajcie, gość padł i dawaj ultę! Nie wiedział o mnie! To jest to trollololo, pał, pał, pał. Ej, ja bym mógł grać godzinami, słuchajcie, naprawdę tym kitem. Tak go lubię. Jedynym naprawdę sensownym zagrożeniem dla niego jest Edgar. Serio. Bo Edgar ma tą moc, że on zadając obrażenia też może samemu jakby dostawać punkty zdrowia, co nie? No właśnie. Więc jakby o tym warto pamiętać, że przez to Edgar troszeczkę nie dowodzi, słuchajcie. Dobra. Wow, wow, wow. Chciał uciec i nie... Okej. Trochę zostałem wyjaśniony. I w sumie go też wyjaśniłem. No, przyznam szczerze, wypadałoby coś wygrać, więc dawajcie, szybka kostka, słuchajcie, szybka kostka. Żeby on miał ciutkę więcej niż to 1600, no nie? To byłoby naprawdę idealnie, ten gość byłby tak dobry. Znaczy, on jest świetny, tak, zgadzam się. Ale tak, gdyby miał na przykład 1900, tak jak właśnie po jednej kostce, to byłaby rewelacja. To byłaby, słuchajcie, absolutnie rewelacja. Dobra, słuchajcie, tutaj wiem, że jest gość. Okej. Okej, dobra, dawaj go, pał! Okej, on ma 6 koła jeszcze, więc szybko, 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 szybko. Dobra, nice, udało się. I teraz słuchajcie, pał, pał, pał. Kosteczka za kosteczką, za kosteczką. Tutaj w ogóle leży, słuchajcie, free kosteczka. Okej, więc ja, nawet dwie. Dobra, to słuchajcie, dawajcie je, dawajcie je, dawajcie je. Dobra, tutaj słuchajcie, dobra, doskoczmy do niego. On ma 6 koła teraz życia, słuchajcie, więc musimy. O, wow! Ledwo co, no ale jednak ból. Jednak ból to ból, no nie? Dobra, zrobię się na niewidzialność na wszelki wypadek, jakby ktoś tutaj, słuchajcie, miał siedzieć. O, widzę go. On o mnie nie wie, a ja wiem o nim. I patrzcie, co się dzieje, patrzcie, co się dzieje, patrzcie, co się dzieje. Dobra. Ja będę go obserwował, słuchajcie, będę patrzył, co on tutaj robi. Ty, on tak... Dobra. Dobra, zrobimy tak. I teraz pał! Okej, i dawaj go teraz! Pał, pał, pał! Wbijanie pucharków na tym kicie to naprawdę ciekawa sprawa. Serio, nie ukrywam, jakby to jest w ogóle fajny gość. Naprawdę bardzo fajny gość. Więc dawaj szybciutko tutaj byśmy zrobili sobie kosteczkę. I może byśmy kogoś tutaj przeatakowali, na przykład tego ziomka. Zrobimy się na niewidzialność i teraz dobra, dawaj go, okej. Fajnie, 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 fajnie. Jednak ten gadżecik całkiem się przydaje, no nie? Tutaj słuchajcie, można by jeszcze raz go zaraz użyć. Właśnie podchodząc do tego ziomka. Dobra, dawaj go, o kurde, bo tu jest jeszcze ten Bonnie, czy jakoś tak mu się nazywa. O, no dobra, uciekam, spoko, 4 kostki, całe szczęście, że słuchajcie, mam te kostki teraz. Okej, dawaj tą tarczę jeszcze sobie ulecz, dobra, okej, dawaj, wskakujemy na niego. I teraz on też powinien paść, słuchajcie, powinien paść, dobra, i dawaj jeszcze kolejną kostkę, dobra, mamy słuchajcie ich 6. To teraz to już jest spoko, 11 koła życia, no nie? Dobra, tutaj słuchajcie, z koleś i dawaj go. Ej, nice, totalnie ten ult to jest zbawienie. Nie! Wow. O wow. Czekaj, bo mam tutaj naprawdę nie najmniejszą lipę. Dobra, dawaj, skaczemy na niego. On nie wiedział! Nie wiedział! No to pał, 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 to szybki strzał. Nie najgorszy respik, nie najgorsza ilość Edgarów, tylko 5. Spoko. Okej, i dawaj, czy tutaj jestem w stanie, słuchajcie, to szybko zgarnąć? Czy ktoś tutaj będzie podchodził do mnie? Nie, chyba jestem w stanie to zgarnąć, więc dobrze. Dobra, dawaj. Szybko na środek, szybkie kostki. A, i myślałem, że tu na dole będzie jakaś kosteczka, ale nie ma. Dobra, tutaj słuchajcie, wchodzi gość. Dobra, szybko. Okej, dobra, jeszcze raz. Dobra, są dwie kostki. Dobra, teraz tak, można by go ultem przeatakować. Tutaj słuchajcie, jest jeszcze Edgar, no nie? Tego Edgara naprawdę się trochę boję. Jakby nie ukrywam totalnie, słuchajcie, że się go trochę cykam. Tutaj słuchajcie, z El Primo z 3 kostkami. Na razie go zostawiam, słuchajcie. Na razie go zostawiam. Dobra, tu jest cały czas, słuchajcie, ten Edgar. I jest jeszcze drugi Edgar. Okej. Dobra, słuchajcie, ja bym podjechał tak, na niewidzce. Na totalnej, słuchajcie, niewidzce bym podjechał. I teraz, dobra, i dawaj go. On totalnie nie wiedział, musi się udać. Włączył tarczę, ale udało mi się. 5 kostek mamy, słuchajcie, 5 kostek. Więc jest fajnie. Dobra, teraz wchodzę tutaj. Oni, jeżeli ktoś mnie widział, to myślał, że poleciałem dalej. Ale ja się zatrzymałem na chwilę. Zatrzymałem się, żeby właśnie oni nie wiedzieli, że ja tu jestem. Bo to jest ten El Primo dziad, no nie? On ma bardzo dużo siły, więc warto na niego uważać. Dobra, dawaj go, nice. Docisnęliśmy kolejnego. Totalnie on się nie spodziewał. Dobra, teraz to w ogóle muszę trochę przykampić, bo tu jeszcze z dołu wchodził kolejny ziomek. Więc no, na takich trzeba, słuchajcie, tej dziadów uważać. O, to jest ten gość! To jest ten gość, którego można właśnie ultem przeatakować. Aj, dobra, trolujemy. Dobra, pał! Nice! Z TikToka! Nie! Jak on to przeżył? Dobry był!
Dobry był. Wiadomo, i tak mam pucharki na plus, bo plus 6. Ale patrzcie, co my teraz odblokowujemy, słuchajcie. 100 kredytów, let's go. Ej, nie no, 100 kredytów to akurat naprawdę mnie cieszy, jakby bez beki to mówię. Bo tutaj ta cena trochę spadła. Tak czy inaczej, wielki szacunek dla gościa, który mnie rozwalił. Naprawdę, naprawdę szanuję. Tu będzie ciężko, 5 Edgarów, Lary, Kit i najgorszy resp, jaki mogłem chyba sobie wyobrazić. Tak mi się wydaje, o, jeszcze mnie zablokowało. Dobra, słuchajcie, podjeżdżamy tutaj na blisko. Dobra, 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 dawaj go, dobra, dobra, jeszcze z ultem, jeszcze z ultem, jeszcze z ultem, dawaj go, dobra, udało się, uciekam, uciekam, okej, okay. Nie! To już by było zbyt wiele, jakby się udało, no ale tutaj, no, też będzie ciężko, serio. Tutaj będzie ciężko. Lećmy, słuchajcie. O Jezu, strasznie mi laguje internet, powiem wam szczerze. I nie wiem do końca dlaczego, bo ogólnie ja to nigdy nie miałem problemu z internetem w Brawl Stars. No, ale może to jest ten pierwszy raz. Dobra, lecimy, słuchajcie. Robimy oczywiście gadżecik, że jesteśmy bardzo niewidzialni. No, patrzcie ty! No, nie mogę nic zrobić! No, nie mogę nic zrobić! Dawaj, dawaj go, dawaj, dociskam. No, musimy go rozwalić, wiadomo, że go rozwalimy. Okej, teraz jeszcze tą kosteczkę rozwalimy. Ale tak zacina, że kurde! Może być ciężko, może, słuchajcie, być ciężko. Dobra. Ej, przyciśnijmy go, przyciśnijmy tego Spike'ego, słuchajcie, ultem, co myślicie? Ja myślę, że to, o, albo tego, dobra. Pau! Nie, nie, to był najgorzej wykorzystany ult w moim życiu, słuchajcie. No naprawdę najgorzej. On teraz jeszcze sobie ora. Nie, no nie mogę, no nie mogę, no nie mogę, no nie mogę. Co tu się dzieje, słuchajcie, co tu się dzieje? Dobra, przynajmniej tego mam, szkoda. To był naprawdę beznadziejnie wykorzystany ult. Ale to jest Edgar, słuchajcie. Ja bym go chciał, słuchajcie, docisnąć. Tylko, że on jest za daleko, nie doskoczę do niego, słuchajcie. Nie doskoczę, ale może on zaraz podejdzie. Nice, nice, TikTok, 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 tak pokazywał, let's go. Fajnie, beka. Dobra, i co, tego typka zrobimy? Wiem, że on tutaj jest, dobra, dawaj go. O ty, co? Serio? Dobra, szacunek. I tak mam pucharki na plus, więc spoko.